Witam. Prezydent ułaskawił Radka Agatowskiego. Agatowski to jest mężczyzna 26-letni z rozumem 5-letniego dziecka, który był skazany za kradzieże rowerów, jakiegoś złomu, wózka. Przez ten człowiek nie wiedział, co on robi. Jak sprawa została nagłośniona, prezydent się o tym dowiedział, ułaskawił go. I teraz mam nadzieję, to jest akurat trzeci mój film, który też wyślę do kancelarii, że drugi film, czyli poprzedni, do kancelarii też dotrze i prezydent wybierze się na polowanie. To jest pasja prezydenta, polowanie, tylko że troszkę nie chce, bo to paparazzi, bo to. I co ludzie powiedzą? I w drugim filmie ja mówię, żeby upolował małe co nieco. Ileś tam sobie zostawił na jakieś pasztety, a resztę oddał czy do domu opieki społecznej, czy do domu dla bezdomnych, czy ja wiem, do hospicjum, czy dla dzieci, czy dla dorosłych. Wiem, że pierwszy film, który nagrywałem, też o polowaniu, o prezydencie i o polowaniu, żeby się nie łamał, tylko poszedł, bo właśnie się dowiedziałem, że to jego pasja, to wiem, że ten film w kancelarii był wyświetlany. Był oglądany, o tak. Mam nadzieję, że któryś też będzie właśnie, żeby... No na pewno jest wiele, wiele stacji już telewizyjnych dziękowało za ułaskawienie Radka Agatowskiego. Ja też to mówię, też dzięki i o polowaniu to niech prezydent głęboko się namyśli i pójdzie, upoluje małe co nieco. Sobie tak przed chwilą mówiłem i resztę dla biednych. Cześć.